Rise, Q operatio zwiększone. Go Kalista? Nie chcę Kalista. I co to jest? 30 HP dodatkowe. Mniejszy cooldown na RC. Zeri. Mam ochotę zagrać Zeri. Sparks ready. Czekaj, my mamy Yumi w teamie. Lol. Dobra, wystarczy mi. Nie chcę trzymać dłużej ankiety. Ile ostatecznie było? Wyskoczy? Nie pamiętam, czy to pisze. Ale chyba ten. 125 osób widziałem w minutę, nie? Wbiłem na YouTube i zagłosowałam. Nice. To masz na swoją obronę. Właśnie, Noxy, ty masz Twitcha i nagrywasz tam? Tak, NXYT17 mam. Ta Yumi widzę właśnie, że ma parcie na szkło trochę. Mówisz, że zrzucenie odbytu wyników, sumowanie ich i wyświetlanie może być ciężkie? Ciężkie może być to, żeby zrobić na raz dwa głosowania i ten... To nie jest takie proste, jak się wydaje. Da się to zrobić, nie? Czekaj, czemu gram na Akshana? To jest TF bot. No dobra. Mam resisty, więc... Może być ciężko, widzowie. Może bany dla ludu byłyby stosunkowo krótkie? A, czyli timeouty chciałbyś? Rolnik z Warmii. 2 złote. Chciałbym tylko powiedzieć, że Jarosław Andrzejewski, Mexicano TV, zwany także Menelem z Boboli, pił własny mocz i to 2 razy, bo za pierwszym razem się nie nagrało. Okej. NXYT17. Czy to był czat bardzo szybki Clans Ignite'a? Może nie był taki szybki, może tylko mi się wydawało. Czemu 17? Bo mam... identyfikuję się jako osoba, która ma 17 lat. Dobra robota. Zima. Ty masz pirat na ten, okej. W jakiej cenie będą nowe myszki, o których wspominałeś? Mówisz o tych... pytanie, o których mówisz, bo jedne są teraz, nie? Już dodane do sklepu. Te, z których ja korzystam, a teraz będę miał jeszcze inne. Takie, które nie są, bo ta moja jest niestety na baterię, w sensie można kupić akumulator, ale nie ma takiego ładowania po kablu USB. Ona w ogóle nie ma wejścia na kablu USB nawet. Musi być bezprzewodowa, ale bardzo dobrze mi leży w ręce. O, na górze jest Sejuani. Najlepszy bieg? No nie wiem, czy najlepszy. A czemu je? O co ci chodzi? Dobra, na razie całkiem nieźle jest, że udało się przetrwać to early. Chyba jak będę trzymał się tej górnej strony, powinienem być raczej bezpieczny. Po
powiedział, po czym zaczął schodzić z górnej, tej, z górnej strony. Czuję, że się przewrócę tutaj, jeśli zostanę. Cofnę się, no cofnę się. Czekaj, co? Jakiego kruksa? O co chodzi? Czekaj, czemu ja nie ogarniam? Essence Rivera pójdę. Ej, wydaje mi się, że Essence River jest naprawdę dobry. Jak grałem tą Zeri, to podkryta to właśnie z Essence Riverem super mi się grało. Firma ze sprzętem dla graczy? Okej. Okay. Co to dźwięczy? Czekaj, o czym ty mówisz? On się cofnął. Czy bota gankuje? Zjebałem. No, wskrzesi. Dlaczego nie da rady dobiec? Greedy byłem, greedy. Tak swoją drogą to nawet... no, nie powinienem się tak wbijać tu tą ani. Zobaczyłem, że goś ma 6 level, nie? I liczyłem na to, że... 5. I liczyłem na to, że to jest dobra okazja i że go trochę szybciej zabiję, a długo mi to zajęło. Wydaje się, że granie AD Carry na topie totalna gejoza, ale okej. Okay. Nie sądzisz, że bardziej gejozą jest narzucanie swojego wymysłu, jak powinno się grać w grę? No sobie nie dajesz rady na coś? Trochę o tym myślałem i tak strasznie bez sensu mi się wydaje płukanie ludzi na AD Carry na topie. No to właśnie ktoś sobie wymyślił, ma taki swój wymysł, który powstał tylko w jego głowie, że AD Carry nie gra się na topie, czy tam gdzie indziej, i płacze z tego powodu. Wydaje mi się, Essence River liczy Q jako umiejętność normalnie. Oj, niedobrze. Ej, on ma tylko ten beznadziejny item. Jak to jest, że on mi tyle bije? Ja tam uwielbiam grać na range top, zajebiście proste gierki. Znaczy, niektórzy ludzie nie potrafią i właśnie mają jakieś takie swoje własne przekonania, że wtedy coś piszą. No nie wiem, po co piszą takie głupoty. Range top to często jest... bardzo zero-jedynkowe. Albo idzie ci super, albo fidujesz całą grę, nie? A! Dobra. Czy uważasz, że Kalista pod Bruisera na topie to dobry pomysł? Nie wiem. Strasznie dawno nie grałem Kalistą. Okej. Przełączam się do klubu Bitcoin. Bitcoin Panic nie ma takiego wydźwięku. Ile mają slowów? No nie tak dużo. Lepiej grać na AD Carry na topie niż na Teemo. Znaczy wiesz, to...
Właśnie, no, nie wiem. Wyciągniesz jakiś taki dziwny pik, ludzie płaczą, ale w sumie Teemo jest regularnie grany na topie. No to właśnie, to jest takie coś, że nawet ciężko z tym dyskutować, bo to tak z dupy sobie ktoś wymyślił jakieś swoje zasady, nie? Wiesz jaki możesz, Manel? Bitcoin Bull. Bo Bear... W Bitcoin Bear chodzi o to, że w terminologii giełdowej niedźwiedzie to są ci, co myślą, że czegoś cena będzie spadała. Co nie? A więc... no, to o to chodzi. Ile HP mają? Nie mogę nic im zrobić. Jakby to był... On miał jeszcze R-kę. No dobra. Bitcoin Whale? No, może być. Gdzie można ogarnąć terminowi, czy trzeba kupować książki? Nie trzeba. Książki są ci... niepotrzebne, jeżeli chodzi o ten... Szczerze to nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek się nauczył inwestować z książek. Podstawy inwestowania są bardzo proste, nie? A terminologię to ogarniesz z internetu. Myślę, że ten bot jest do zgankowania. Mogą też mnie złączetować. O, fuck. Zjebałem E. Dobra, ale mamy ją. Nie! Jednak nie mamy. O, ładnie, to jest... A dlaczego w dżungli? Dobra, myślę, że tej wieży jak najwięcej spuszujemy. Wystarczy sprzedać taniej, sprzedać... O, fuck. O, jak napisałeś? Kupić taniej, sprzedać drożej? Nie, to się nie tak robi. W tradingu chodzi o to, żeby tracić. Odwrotnie musisz. Nie doceniłem tego TF-a, The Major. Wydaje mi się, że... Huragan jest chyba dalej okej, nie? Myślę, że będę go robił. Może byś poogrywał The Cycle? Prosisz o dostęp do bety na Steamie, dostaniesz i na Twitchu będziesz mieć dropy. A co to za gierka? Zrobił Drake'a. Drugi Drake dla nich. Oni też nas w wieżach strasznie cisną. Dobra. Nie wkurzy się. No, on jest chyba do złupania. Trochę boję się w niego wbić. Ładnie. Bardzo ładnie. Gra wysokiego ryzyka. Wchodzisz na mapę jak...
Tarkowie, o shit. No. O, Yumi zabija? Nie, nie dogoni go. Aj, najgorzej. Kurde. Ej, strasznie dużo ten action bije. Nie wiem jak to jest, że on jeszcze nie ma itemów, a tłucze mocno. Jaki ja chcę mityk? Zawsze mam problem, jeżeli chodzi o kryt tą. Kryt Zeri, nie ma mityku fajnego. Mityka. Zobacz co Jin w czacie napisał. Co pisał? A, mogę mida. A, no. Ej, nie wiem co bym doszedł. O, w sumie jak mam kota na sobie, to możemy zabić chyba tego Kraken. Kraken jest taki, o, z tego względu, że ciężko jest strasznie, co trzeci hit nie decydujesz, w kogo trafi, nie? On gra pod Hullbreakera. 5 sekunderki. O nie, tam jest wart! Okej. Nie wiedział, że wart tam jest. Ja się zastanawiam nad... na mityk, czy nie pójdę... tego, Gale Force'a. Gale Force może być tak naprawdę lepszy. Cringe Bow? Nie, chyba nie. Niezręcznie. O! Zginął. Ginął. Nie mogłem uciekać w żadnym kierunku. Musiałem się oddalać od Volibera, bo on największe zagrożenie stanowił. Ej, nie wiem w ogóle, czy ja chcę teraz iść mityka? Możliwe, że Shieldbowa będę szedł. Możliwe, że Shieldbow jest ten... najlepszym wyborem. Nawet jak dostał nerfa na tego lifesteala, nie? Gale Force nie wydaje się dużo lepszy. Ta, będę szedł Shieldbowa. Mam buty pod atak speeda. Nie, myślę, że swoją drogą będzie mniej buildów pod Trinita, to zobaczymy. No, nie dostał. Kurwa. O! Dobrze! On nie ucieka nam. XD? Moja penta, nie! No dobra. Szkoda, że Drake'a się nie udało zgarnąć, nie? Ale mam z tego tak dużo golda. A ty ją mi zgarnęła? Ej, słuchajcie, jeśli Yumi zgarnęła, to ja nawet nie jestem zły.
No to dobrze, Yumi zasłużyła. Okej. Myślę, że nie ma sensu się tutaj bić. Oto przepuszuję i się wracam po itemy. To jest 3000 golda ponad. No co ty robisz? Okej, mam ochotę teraz. Teraz mam ochotę ich pogonić. O. Zjebałem. Ej, nie wiedziałem, że oni tu tak wbiegają. No, pogubiłem się. To co robiłem, to było high risk, low reward zagranie. Nie użyłeś autoataku, może byś to był to sytuacji. Ja autoatak rzuciłem w Drake'a tam chyba, nie? Technicznie jej pomogłem, tak mi się wydaje. Dawaj, Gale Force Movement Speed zawsze spoko. O, czekaj. Movement Speed. No też, teraz jak tak powiedziałeś, to nawet do mnie przebawia. No Shield Bowa, no może nie chcę budować Shield Bowa po prostu, bo... No nie, nie podoba mi się strasznie to, że znerfiony jest ten. Nie, strasznie mi się nie podoba, że znerfiony jest ten lifesteal. W ogóle wtedy auto... Okej. Mogło tak być. Ej, damy radę dafnąć? Ryzyko podejmujemy? Tak. Ale chyba nie złapię już tego TF-a. Dobra, w takim razie... Czy my możemy to pusznąć? Gdzieś tutaj jest ten action. O, dobrze, nice. I mamy bounty. Fajny damage. Yumi zabije ją? Nie. Jeżdżę... O! I czekajmy, w tej grze mamy Vayne. No dobra. 100% kryta już zaraz będę miał. Infinity strasznie dużo dipsa mi daje. Gale Force? Czekaj, kto nerfi Gale Force'a? Jak oni go znerfili? Co jest? Czemu? Ale głupio to zrobili. Aj, nie podoba mi się to. Ej, zapomniałem, że miałem Gale Force'a, nie użyłem go. Dobra, już prawie 100% ten... kryta. Super byłoby zabić tą Sejuani. Chyba przeżyje. O ja pierdolę, ale bomby mi sprzedał. Mogą to wygrać? I co, i oni teraz mają za darmo tego? Drake'a? Tak. Ej, ale strasznie bombi. 1900 damage'a od tego Volibera. To jest Voliber pod asasyna. Nie, na cooldown na aktywie on ma zwiększone do 110 sekund. Do 90, to mówisz o starym zwiększeniu cooldownu. To już dawno zrobili.
Valiver sam robi Drake'a, oni za darmo mają go. Nie. Najgorzej. Co za dziwny dźwięk. No dobra. Ile damy radę spuszować teraz? Ej, bo ja bym chciał teraz jak najwięcej spuszować, kurde. Ale jesteśmy tutaj. To może się źle skończyć. Okej. Już mam full build. Ej, musimy coś spuszować. No będzie niedobrze, jak nie spuszujemy. O kurwa, ona mnie bombi na jedno combo. Nawet jak sklęsowałem jej stuna, to nic mi to nie daje. Po to jeszcze kup, tak. I muszę po to chyba na HP kupić, nie? Co uważasz, że Zeri teraz i mo totalnie uzabili, Riot zdaje sobie z tego sprawę. Nie, nie zgodzę się. Zeri jest mimo wszystko dosyć unikalną tą, unikalną postacią. A, i kupiłem złopotkę, nie to co powiedziałem, że kupię. Jest unikalna i robi coś, czego żaden carry nie robi. Jakby jest super mobilna w długich teamfightach. Okej. Okay. Co ty robisz? O Boże, nie złapałem krawędzi. Baron? Myślę, że to jest Baron. O, pięknie. O, jeszcze lepiej. Teraz to jest inhib. Inhib, inhib. Inhib lepszy. Lepszy inhib, lepszy. Oni mają tylko ADTF-a i Eni. To jest dla nas okazja, tak myślę, żeby się wyjebać znowu i nic nie zrobić. No, widzicie, jak ja to zrobiłem? O! Dobra. Ta, to jest moja wina. Nie wiem czemu tak... jak drewienko podszedłem pod tego stuna. Ale w mojej głowie to wygląda tak. Jak zgarniemy Barona, to dalej niekoniecznie... tak, na pewno dalej dalej obstaję przy tym, że inhib jest lepszy. Jak zgarniemy nawet Barona, nie daje nam to wygranych teamfightów. Tak sobie myślałem, nie? A możemy wykorzystać przewagę i zrobić na przykład walkę 4v3. Tylko dałem się zbombić, nie? Ale sama decyzja o tej walce myślę, że była dobra. No trochę troll w tej grze, bo byliśmy strasznie w plecy drużynowo.
Jean Top nie oddaje. No właśnie, problem jest taki, że mieliśmy trzech ADC-ery, ale tylko jeden coś robił, nie? Byliśmy dwie osoby w plecy tak naprawdę. Bo Jean i Vayne byli strasznie behind. Dwóch ADC-ery i oni byli super, super w plecy. Jakbyśmy mieli na przykład zamiast tego Malphite'a, nie? Na topie, to... Albo na bocie.